SOS dla czystego powietrza. Dolny Śląsk jest domem dla blisko 3 milionów ludzi. Co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 3 tysiące z nas. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego to konsekwencje złego stanu powietrza. Nie czekaj. Już dziś zadbaj o siebie i zdrowie swoich najbliższych. Nie spędzaj życia w szpitalu. Podejmij walkę o oddech i żyj dla siebie i swoich najbliższych. Dolny Śląsk walczy o oddech. Przekazać go innym. Wirus grypy utrzymuje się na twardych powierzchniach przez kilka godzin. To powoduje, że łatwo się rozprzestrzenia. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy, złap go w czystą chusteczkę jednorazową, wyrzuć do kosza i zabij, dokładnie myjąc ręce. Grypa. Chroń siebie i innych. Na rachunki, na lokal, pod własny biznes, na rozwój firmy. Potrzeb jest wiele, ale skąd wziąć pieniądze? Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie już od 2,85%, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki możesz wykorzystać na cele obrotowe lub inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy, np. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy modernizację przedsiębiorstwa. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiemy, jak wspierać lokalnych przedsiębiorców. Robimy to od 25 lat. www.kar.pl. Podpisana umowa na realizację ronda u zbiegu Goduszyńskiej, Lubańskiej i Trasy Czeskiej. Ważna, istotna dla mieszkańców, dla turystów przyjeżdżających tutaj do nas, do Kotliny Jeleniogórskiej. Rodzina z Dziwiszowa potrzebuje pomocy. Wsparcia bynajmniej finansowego. W miniony weekend odbywał się turniej integracyjny piłki siatkowej. Mamy 10 drużyn. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 10 grudnia. Kamila Krawiecka-Brelo, rozpoczynamy serwis informacyjny. W najbliższym czasie realizowana będzie kolejna inwestycja drogowa. Dziś prezydent Jeleniej Góry podpisał umowę na budowę ronda. Rondo na skrzyżowaniu trasy czeskiej, goduszyńskiej i lubańskiej wykona sudeckie przedsiębiorstwo robót drogowych działające na lokalnym rynku od około 30 lat. Jak najszybciej. Mam nadzieję, że niedługo firma wystąpi do nas o przekazanie placu budowy. Będą na pewno utrudnienia dla kierowców przejeżdżających przez to skrzyżowanie, dlatego teraz już na samym początku chciałbym przeprosić za te wszystkie utrudnienia, które się w międzyczasie pojawią, bo trzeba będzie drogami technicznymi przejeżdżać. Już zostały zlecone prace geodezyjne, które pokazują nam granice pasa drogowego, działek prywatnych i przyległych, tak żebyśmy mogli rozeznać się, ile mamy terenów wokół
projektowanego obiektu. To będzie etapowane, tak? Także najpierw roboty ziemne, później jakieś tam roboty związane z wyniesieniem tych łuków, zarysu ronda. No i oczywiście organizacja ruchu, tak żeby była w miarę płynny przejazd ze strony Wrocławia, Jakuszyc. Na wykonanie zadania firma będzie miała prawie rok. 29 listopada przyszłego roku, 2019 roku, to skrzyżowanie już powinno zostać oddane całkowicie do ruchu. Miasto Jelenia Góra przejmie i okres gwarancji jest 5 lat, także jest to cena, którą byliśmy w stanie zaakceptować i jednocześnie ten okres gwarancji jest dla nas też korzystny. Wartość inwestycji przekracza 3 miliony złotych. Wracamy do tematu pożaru, do którego doszło 22 listopada w jednym z domów jednorodzinnych na terenie Dziwiszowa. W wyniku tego zdarzenia dach nad głową i większość dobytku straciła kobieta z córką. Teraz ich największym życzeniem świątecznym jest szybki powrót do normalności. Aby tak się stało, potrzebują Państwa pomocy. W południe 22 listopada w Dziwiszowie doszło do pożaru jednego z budynków. Strażacy szybko ugasili ogień, jednak straty i tak były bardzo duże. W tej chwili mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. W tej chwili poprosiliśmy o zadysponowanie na miejsce zdarzenia pogotowia energetycznego, które odłączy zasilanie, całkowicie zasilanie budynków energii elektryczną. Tak rozpoczęła się tragedia Alicji Ligockiej i jej córki, które mieszkały w budynku, gdzie wybuchł pożar. W jeden dzień straciły dach nad głową. Tymczasowo przygarnęła ich rodzina, jednak obie chcą jak najszybciej wrócić do swojego dotychczasowego życia, choć wiedzą, że łatwo nie będzie. Kompletnie wszystko było zalane, także w tej chwili nie ma praktycznie w środku nic. Pozdzierane są regipsy, podłogi, ściana jedna się rusza, także wymaga też wymiany murowania. Dlatego liczą na Państwa pomoc. Wsparcia bynajmniej finansowego, bo to jest w tej chwili najbardziej potrzebne. Materiały budowlane są potrzebne do kupienia, okna po tamtej stronie domu, które też uległy zniszczeniu. I wiele, wiele innych rzeczy. Na portalu internetowym zrzutka.pl rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla tej rodziny. Chętni, którzy chcą pomóc, mogą także kontaktować się bezpośrednio z poszkodowaną. Podajemy jej numer telefonu. Każdy, nawet najmniejszy gest jest dla tej rodziny bezcenny, bo przybliży ją do spełnienia największego marzenia. Powrotu do domu. W Złotoryi odbył się 11. turniej integracyjny piłki siatkowej. Na miejscu był Paweł Guszała. Do Złotoryi na siatkarską integrację zjechały się drużyny nie tylko z Polski, ale i zagranicy. Skąd tak duże zainteresowanie? Bo gwarantem organizacji turnieju na wysokim poziomie był Kaczawski Klub Siatkarski z Pawłem Choczajem na czele. Mamy 10 drużyn, przyjechali do nas z Francji, ze Słowacji, z Łodzi, z Poznania, z Wrocławia, z Jeleniej Góry, z Legnicy. Zasięg jest duży. My jako Jelenia Góra uczestniczymy w tym turnieju z racji tej, że siatkówka na siedząco jest taką piękną dyscypliną naszą jeleniogórską, gdzie żeśmy 20 lat temu zakładali ten klub i tą dyscyplinę sportową uprawiamy. To jest jakby pokazanie dla innych, że osoby niepełnosprawne też mogą coś robić. Nie tylko mogą siedzieć w domu, ale też mogą po prostu trenować, ćwiczyć, wyjeżdżać po całej Polsce, brać udziały, zdobywać jakieś puchary. Jeden z najpiękniejszych turniejów. Powiem szczerze, wszyscy zawsze czekamy, kiedy on będzie. W zawodach brali udział nawet reprezentanci naszego kraju w siatkówce na siedząco. Grają tutaj jedne z lepszych drużyn, które są w Polsce. Gra aktualny wicemistrz Polski i Start Wrocław, czyli drużyna, która zajęła trzecie miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Polski, także czołówka. Turniej nie mógłby się odbyć bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego i Złotoryjskiego Starostwa. My od wielu lat wspieramy Kaczawski Klub Sportowy. Wielki szacunek i ukłon dla organizatorów, pana prezesa Choczaja, dla starostwa powiatowego w Złotoryi, bo ta impreza naprawdę wpisała się już w kalendarz grudniowy i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jesteśmy dumni, że to trwa już przez tyle lat i myślę, że będzie trwało przez następne lata.
Puchary oraz miejsca nie były w tym turnieju najważniejsze. Przede wszystkim liczyła się dobra zabawa i tytułowa integracja. W Biurze Wystaw Artystycznych odbyła się druga w tym roku aukcja dzieł sztuki, mająca na celu umożliwienie kolekcjonerom zakup obrazów oraz sztuki użytkowej lokalnych artystów i nie tylko. Przypomnijmy, pierwsza aukcja dzieł sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych odbywała się w maju 2018 roku i zakończyła się sukcesem. Sprzedano wtedy obrazy na kwotę około 30 tysięcy złotych. Podczas drugiej aukcji sprzedano kolejne prace. Zainteresowani mieli spory wybór. Spośród 86 prac wylicytowanych zostało 16 na kwotę około 20 tysięcy złotych. Aukcję organizujemy z Rotary Klubem Karpacz Karkonosze, a partnerem jest Rotary Klub Jeleniogóra. Dlatego to wszystko ma sens i możemy organizować takie aukcje. Chodziło nam od samego początku, aby spotkały się dwa środowiska, przedsiębiorców i artystów. Pieniądze zebrane z dzisiejszej i z poprzedniej aukcji są przeznaczone na promocję i na wspomożenie artystów naszych lokalnych, przede wszystkim naszych artystów lokalnych. Stąd też głównym tematem, głównymi pracami dzisiaj są prace właśnie naszych lokalnych artystów. W ten sposób chcemy ich promować. A przedział cenowy był spory. Ceny wywoławcze rozpoczynały się w niektórych przypadkach od 300 zł. A najdroższy obraz wyceniony został na 27 tysięcy. Około 40 artystów, nie tylko z regionu, bo tak było przy poprzedniej aukcji. Mamy absolutne hity, na przykład obraz Edwarda Dwórnika, Jana Dobkowskiego, młodych artystów sztuki współczesnej jak Natalia Barzowska oraz sztukę użytkową. Można kupić lampy, talerze, półmiski. To jest taka też nasza nowość. Prawdziwi kolekcjonerzy działają w ukryciu, wcale się tak tym nie chwalą. A nam chodzi o to, żeby zapalić ludzi do nie tylko kolekcjonowania, ale do upiększania swoich domów, do nabywania dzieł sztuki po prostu dla siebie, takie jak im się podobają, żeby dobrze się czuli we własnym domu, bo z dziełem sztuki jest po prostu przyjemniej. Kolejna aukcja dzieł sztuki odbędzie się w maju 2019 roku. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka ważnych informacji. Przegląd Lubański informuje na swojej stronie internetowej o niecodziennym zdarzeniu, do którego doszło w sobotę w Lwówku Śląskim. 23-letni mężczyzna, najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków, wszedł na dach jednego z budynków i groził, że skoczy. Po 3 godzinach negocjacji w końcu zszedł na ziemię i został zatrzymany przez policję. Jak się okazało, był to poszukiwany od dłuższego czasu złodziej samochodów. Jeleniogórscy policjanci poszukują świadków wypadku, do którego doszło 1 października tego roku, około godziny 12 w Trzcińsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierujący czarnym pojazdem marki Audi o nieustalonych numerach rejestracyjnych, jadąc w kierunku skrzyżowania Janowice Wielkie Karpniki, zjechał na przeciwny pas ruchu. Jadący tym pasem motorowerzysta zmuszony został do zjechania na lewy pas w celu uniknięcia zderzenia czołowego. Przewrócił się i uderzył w ogrodzenie. Doznał on obrażeń powyżej 7 dni, natomiast kierujący odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Wczoraj na wzgórzu Chojnik odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie sezonu Młodzieżowego Klubu Sportowego Paulinum, który zajął 10. miejsce w klubowych mistrzostwach Polski. W tym roku zawodnicy zdobyli również medale na mistrzostwach Polski w różnych kategoriach. Organizowali także zawody międzynarodowe w Jakuszycach i Piechowicach, w których wystartowało ponad 500 osób. Tegorocznym sukcesem było również otwarcie pierwszego w okolicach Jeleniej Góry stałego pola treningowego w Dolinie Bobru. www.znajdźsiewlesie.pl. To projekt finansowany z jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. To wszystko na dziś. Spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.
konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. W związku z tym pytamy, który z polskich aktorów użycza głosu do filmu animowanego Miśków Dwóch w Nowym Jorku. Na odpowiedź czekamy we wtorek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.tvdami.eu. Uzdrowisko Cieplice serdecznie zaprasza na wspaniały wal sylwestrowy w zabytkowych salach pawilonu Edward i Długiego Domu. Gwarantujemy szampańską zabawę przy porywającej muzyce na żywo, atrakcyjne menu i liczne konkursy. Cena 290 zł od osoby. Rezerwuj już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy również firmy do organizacji spotkań wigilijnych dla swoich pracowników. Wszelkie informacje oraz rezerwacje pod numerem telefonu 75 75 33 143 lub 75 755 10 55 w godzinach od 8 do 16 oraz w recepcjach poszczególnych pawilonów. Serdecznie zapraszamy! Jesteśmy zdrowi. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne. Niczym balonik. Dbamy o siebie, bo nie chcemy go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Kapitał na inwestycje dla Twojej firmy. Oferujemy od 500 tysięcy złotych do 1 500 tysięcy złotych. Zero opłat i prowizji. Oprocentowanie do 2,85%. Okres spłaty do 60 miesięcy. Pożyczka może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem zakupu nieruchomości. Zapraszamy. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław, Aleja Kasztanowa 3A. Jesteśmy partnerem samorządu województwa w rozwoju gospodarki regionu. Wectra zaprasza na wielkie łupnięcie cen. Specjalnej promocji dla klientów Wectry telewizja, internet lub telefonia tylko za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Sprawdź to. Super telewizja w domu i poza nim za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Szybki internet stacjonarny i mobilny za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Telefonia komórkowa bez limitu z HBO Go też za 1 zł miesięcznie przez pół roku. Łupnij ofertę dla siebie.